Dzień dobry, kochani. Witam was serdecznie. Muszę przyznać, że na tym kanale dawno już nie omawiałam sprawy tego typu. Mianowicie chodzi o pewien wspólny mianownik. Wieczorne wyjścia i późne powroty do domu. Oczywiście może to wynikać z faktu, że bliżej mi już do 40 niż do 20 i znacznie ciężej mi się identyfikować, gdy bardziej ekscytującą perspektywą na sobotni wieczór jest dla mnie lampka wina i włączenie gry na konsoli niż impreza do samego rana. Jednak z drugiej strony wśród was, słuchaczy, są też młode osoby. I myślę, że warto od czasu do czasu przypomnieć i na przykładzie ukazać, że zwyczajnie trzeba uważać. Czasami słowa wypowiedziane w środku nocy, w przypływie euforii, raz się żyje, chce się dziś po prostu dobrze bawić, mogą pociągnąć za sobą bardzo negatywne konsekwencje. Przypomnę również, że osoby, o których opowiadam w swoich odcinkach, to byli po prostu zwyczajni ludzie. Oni także popełniali błędy, czasami większe, czasami mniejsze. Podejmowali nieracjonalne, zdarza się, że wręcz głupie decyzje. I niestety tak było i tym razem. Ta sprawa skłoniła mnie do różnego rodzaju przemyśleń, zatem i was po wysłuchaniu zachęcam do zostawienia komentarza. A teraz już zapraszam do wysłuchania. Dzisiaj poznamy losy dwóch młodych kobiet. W związku z tym na samym początku chciałabym, żebyśmy każdą z nich poznali nieco bliżej. Przenieśmy się więc do Los Angeles, miasta aniołów, gdzie niby spełniają się marzenia. W rzeczywistości jednak jest to miejsce pełne kontrastów, gdzie splendor i bieda koegzystują zaraz obok siebie. Perspektywa życia w Los Angeles jest pociągająca dla wielu młodych ludzi. Niektórzy to właśnie tam zaczynają lub kontynuują swoją wymarzoną karierę zawodową. I tak było w przypadku Christy Giles. Christy pochodziła z Alabamy. Przyszła na świat 4 listopada 1997 roku. Była najmłodszą córką Dusty i Leziego Gilesów. Dziewczyna miała bardzo szczęśliwe dzieciństwo. Mieszkała na przedmieściach, w domu na końcu ślepej uliczki, gdzie razem z siostrami Britney i Misty godzinami potrafiły bawić się na podwórku, a w sobotnie poranki zawsze jadły naleśniki. Często towarzyszyły im również kuzynki i kuzyni, a więc dom rodziny Gilesów zazwyczaj tętnił życiem i był pełen ludzi. Christy od małego była niezwykle aktywna fizycznie. Najpierw zainteresowała ją piłka nożna i dziewczyna postanowiła dołączyć do lokalnej drużyny piłkarskiej. Czasami nawet pojawiała się na boisku razem z chłopcami. Jako nastolatka startowała także w zawodach biegowych. Generalnie biegała codziennie po kilka kilometrów, tak dla przyjemności. Była wytrzymała, pewna siebie i lubiła rywalizację. Kiedyś bliscy namówili ją, aby wystartowała w konkursie piękności. Potem w wieku 14 lat wzięła udział w swoim pierwszym castingu na modelkę. Z 13 agencji, do których się zgłosiła, aż 11 chciało nawiązać z nią współpracę. Christy stanęła więc przed wyborem – sport czy modeling. Zdecydowała się spróbować swoich sił w świecie mody. Gdy miała 16 lat, zakończyła edukację i zaczęła podróżować po świecie. Uczestniczyła w wielu różnych sesjach zdjęciowych i uwielbiała tę pracę. Spotykanie nowych ludzi, odwiedzanie coraz to innych miejsc, taki styl życia bardzo jej odpowiadał. Szybko się też usamodzielniła i ostatecznie postanowiła zamieszkać w Los Angeles. W 2019 roku, gdy miała 21 lat, na wystawie poznała starszego o 17 lat Jana Siliera. Mężczyzna pochodził z RPA. Był fotografem i specjalistą w dziedzinie efektów specjalnych. Od razu było wiadomo, że ci dwoje nadają na tych samych falach. Połączył ich gorący romans. Okazało się jednak, że nie był to tylko przelotny związek. Po kilku miesiącach na jednym z festiwali oboje doszli do wniosku, że
chcą spędzić razem życie. I pomysł ten zrealizowali tak szybko, jak powstał. Wzięli ślub. Jakie było więc zdziwienie siostry Christy, gdy pewnego sierpniowego dnia dostała SMS-a o treści: zrobiłam coś, tylko nie mów mamie, wyszłam za mąż. Co tu dużo mówić, rodzice byli zaskoczeni, gdy już się dowiedzieli, lecz młodzi małżonkowie uspokoili ich. Planowali zorganizować też oficjalną ceremonię w Alabamie. Ojciec Christy miał poprowadzić córkę do ołtarza, a ona sama włożyć białą suknię. Kobieta szybko znalazła tę wymarzoną. Jan był zakochany w żonie do szaleństwa. W filmie dokumentalnym na temat tej sprawy powiedział, że była ona najbardziej interesującą osobą, jaką poznał w życiu. Była oryginalna, inna, zabawna. Żyła po swojemu. Małżonkowie razem zamieszkali, przygarnęli kota i wspólnie odkrywali nowe zakątki świata. Christy zawsze jednak chętnie wracała w rodzinne strony. Była córeczką tatusia. To on nauczył ją, jak się bronić. Razem chodzili na polowania, łowili ryby i jeździli konno. Christy zawsze wszystkiego chciała spróbować. Skok ze spadochronem, nurkowanie, wyprawa na wielbłądach, zawsze była na tak. Jak wspomina jej siostra, kobieta była jak tornado, była głośna i wszędzie było jej pełno. Była też takim wolnym duchem. Gdyby urodziła się kilkadziesiąt lat wcześniej, równie dobrze odnalazłaby się wśród dzieci kwiatów na Woodstocku. W Los Angeles Christy zapisała się na kurs projektowania wnętrz. I to tam poznała Marcele Cabrales. Kobiety szybko znalazły wspólny język i często się spotykały. Hilda Marcela Cabrales Arsola urodziła się 23 listopada 1994 roku w Meksyku. Przyjaciele zawsze zwracali się do niej Marcela lub Marcy. W 2019 roku kobieta ukończyła studia. Był to Uniwersytet w Monterey i była jedną z najlepszych studentek na roku. Potem zaczęła zdobywać doświadczenie w zawodzie. Marcela była architektem. Przez kilka miesięcy mieszkała w Korei Południowej. Dużo podróżowała. Odwiedziła 22 państwa, aż w końcu wylądowała w USA, w Los Angeles. Tam szybko znalazła zatrudnienie. Pracowała na stanowisku architekt-koordynator projektu w firmie Redco Management. Marcela opisywana była jako zdeterminowana, ambitna i zawsze we wszystkim, co robiła, dająca z siebie 100%. Oprócz tego uwielbiała na przykład tańczyć. W Meksyku zostawiła swojego psa, Tomasa. Opiekował się nim jej przyjaciel ze studiów. Chciała, aby jej psiak do niej dołączył, gdy już wszystko sobie poukłada i urządzi się w Los Angeles. W przyszłości myślała też o przeprowadzce do Kanady. Niestety nie dane jej było żadnego z tych planów zrealizować. I tym sposobem przechodzimy do wydarzeń z 12 listopada 2021 roku. Jan, mąż Christy, wyruszył wtedy w podróż do San Francisco. Planował spędzić weekend ze swoim ojcem. Christy została w Los Angeles. Wieczorem wybrała się na plażę, jak to często miała w zwyczaju. Lubiła oglądać zachody słońca. Wówczas wzięła tam również swojego kota, Lokiego. Nagrała, jak zwierzak tarza się po piasku, a potem wysłała ten filmik, a także inne zdjęcia z tej wyprawy mężowi. Napisała: chciałabym, żebyś tu był. Kobieta miała jednak na ten wieczór plany. Zamierzała spotkać się z dwiema koleżankami, w tym właśnie z Marcelą, i wspólnie miały iść na imprezę. Niemniej wieczór rozpoczęły w pracowni artystycznej i restauracji. Potem poszły potańczyć. Impreza odbywała się w starym magazynie. Na scenie miał pojawić się ich ulubiony DJ. Było około pierwszej, gdy kobiety dotarły na miejsce. Na filmach i zdjęciach wykonanych tamtej nocy widać było, że wszystkie dobrze się bawiły. W sekcji dla VIP-ów uśmiechnięte tańczyły i popijały drinki.
Następnego dnia rano, gdy Jan się obudził, to zobaczył, że żona wysłała mu wiadomość. Od razu więc jej odpisał, ale nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Z początku nie zdziwiło go to zbytnio, pomyślał, że Christy zapewne jeszcze śpi. Kiedy jednak minęło kilka godzin i kobieta nadal nie dawała znaku życia, Jan zaczął się martwić. W związku z tym, że oboje dla bezpieczeństwa mieli dostęp do swoich lokalizacji, mieli aktywną funkcję śledzenia w telefonie, to mężczyzna postanowił sprawdzić, co dokładnie pokazuje ta aplikacja. Wtedy dostrzegł coś dziwnego. Telefon jego żony nie znajdował się w ich domu, lecz w miejscu, którego nie znał. Pod 8641 West Olympic Boulevard w Los Angeles. Po jakimś czasie lokalizacja Christy nagle się zmieniła. Wszystko wskazywało na to, że kobieta jest w szpitalu. Jan chwycił za telefon i od razu tam zadzwonił. Dowiedział się wówczas, że jego żona faktycznie tam trafiła. Pracownicy szpitala nie chcieli jednak udzielić mu żadnych dodatkowych informacji. Mężczyzna wpadł w panikę. Podejrzewał, że mogło stać się coś złego. Od razu wykręcił numer rodziców Christy, a zaraz potem kupił bilet na najbliższy lot do Los Angeles. Po chwili oddzwoniła jego teściowa i zapłakana powiedziała mu, że Christy nie żyje. Tego samego dnia w mieście Durango w Meksyku także zadzwonił telefon. Odebrała go matka Marceli Cabrales. Kobieta była lekarzem i była przyzwyczajona do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, lecz nie była gotowa na to, co wówczas usłyszała. Jej najstarsza córka wylądowała w szpitalu w Los Angeles i była w stanie ciężkim. Matka od razu zaczęła się zastanawiać, czy jej córka miała wypadek, czy stało się coś innego. Przez głowę przechodziły jej różne myśli. Ale razem z mężem i młodszą córką od razu podjęli decyzję, że lecą do Stanów. Marcela była nieprzytomna i walczyła o życie. Przez kolejne 11 dni. Przez cały ten czas była w śpiączce i w końcu doszło do niewydolności narządów. Bliscy musieli podjąć chyba najtrudniejszą decyzję w ich życiu. Dzień przed 27 urodzinami Marcelę odłączono od aparatury podtrzymującej życie. Rodzice zdecydowali się też na oddanie organów córki do transplantacji. Zastanawiacie się teraz pewnie, jak w ogóle obie te kobiety trafiły do szpitala i co się im właściwie przytrafiło. Zacznijmy jednak od wyjaśnienia jednej dość istotnej kwestii. Christy i Marcela 13 listopada po południu nie znajdowały się w tym samym szpitalu. Christy została przyjęta do Southern California Medical Center około 16:30, a Marcela dopiero 2 godziny później trafiła na izbę przyjęć w Kaiser Permanente Hospital. Lecz przyczyna zgonu obu kobiet była taka sama. W ich organizmie wykryto toksyczną dawkę różnego rodzaju substancji. Nie to jednak spowodowało, że sprawą zainteresowała się policja. Okazało się, że obie poszkodowane przywieźli do szpitala ci sami mężczyźni. Podjechali oni czarną Toyotą Prius. Samochód nie miał tablic rejestracyjnych. W obu przypadkach mężczyźni twierdzili, że znaleźli nieprzytomną kobietę na chodniku, niedaleko, i po prostu chcieli jej pomóc, dlatego przywieźli ją do szpitala. Jednak zanim pracownicy poprosili ich o dane i numery telefonów, ci po prostu rozpłynęli się w powietrzu. Gdy funkcjonariusze odkryli, w jaki sposób obie kobiety znalazły się w szpitalu, to zaczęli podejrzewać, że mogło dojść do popełnienia przestępstwa i wszczęli w tej sprawie śledztwo. Koleżanka, która była razem z Christy i Marcelą na imprezie, wyszła wcześniej. Nie wiedziała więc, gdzie kobiety udały się po wyjściu z klubu. Aczkolwiek śledczy szybko to ustalili, po przeanalizowaniu danych z telefonu Christy. Był to ten sam adres, jaki wcześniej zobaczył Jan, mąż kobiety, gdy sprawdzał lokalizację telefonu swojej żony. 8641 West Olympic Boulevard.
Mężczyzna podejrzewał, że to właśnie w tamtym miejscu wydarzyło się coś strasznego. Poprosił zatem o pomoc na Instagramie. Zapytał, czy ktoś zna właściciela tego mieszkania. Wtedy otrzymał całą masę wiadomości i wszystkie dotyczyły tego samego człowieka. Na jego temat można było znaleźć wiele szokujących wręcz informacji w internecie. Był to 39-letni David Pierce, czasami przedstawiający się również jako Dave Bryant. Mężczyzna obracał się w świecie celebrytów. Był producentem filmowym i promotorem klubów. W tamtym momencie policjanci także już trafili na jego trop. Gdy pojawili się pod jego domem, dostrzegli czarną Toyotę. Samochód nie miał też tablic rejestracyjnych. Wyglądało więc na to, że było to samo auto, jakim tajemniczy nieznajomi poruszali się, gdy podwieźli nieprzytomne kobiety do szpitala. Funkcjonariusze przejrzeli też nagrania z kamer oraz zdjęcia wykonane w klubie w nocy z 12 na 13 listopada i odkryli, że David Pierce, jego koledzy Brent Osborne i Michael Ansbach również bawili się na imprezie w starym magazynie. Davida na niektórych fotografiach można było zobaczyć z Marcelą. O 5.11 wszyscy trzej mężczyźni, a także Marcela i Christy, wsiedli razem do samochodu i odjechali. Niedługo potem auto zatrzymało się na West Olympic Boulevard i cała grupa weszła do mieszkania pod numerem 8641. Zaledwie 19 minut później Christy wysłała SMS-a do Marceli. Napisała: chodźmy stąd. I na końcu dodała zszokowaną emotikonę. Tamta odpisała: tak, zamówiłam już Ubera. Jest 10 minut stąd. O 5.43 pod wskazany adres podjechał kierowca Ubera. Czekał 5 minut, lecz nikt się nie pojawił. Zatem odjechał. Kobietom nie udało się opuścić tamtego mieszkania, choć wszystko wskazywało na to, że miały taki zamiar. Ani Marcela, ani Christy później już nie wysłały ani nie odczytały żadnej wiadomości. Inne osoby, które także były obecne na imprezie w magazynie, zeznały później, że tych trzech mężczyzn opowiadało, że są znanymi hollywoodzkimi producentami filmowymi. Policjanci byli przekonani, że zaproponowali oni Christy i Marceli, aby wszyscy razem poszli na afterparty. Razem z DJ-em i jego ekipą. Używam tutaj spolszczonego słowa afterparty, bo ciężko tu o dobry polski odpowiednik. Jest to oczywiście taka luźniejsza impreza po jakimś większym wydarzeniu. Zamiast jednak na afterparty, mężczyźni zabrali kobiety do swojego mieszkania. I dlatego one prawdopodobnie chciały jak najszybciej opuścić tamto miejsce. Lecz coś musiało się stać w ciągu tych ponad 10 minut, gdy czekały na Ubera. Nie wiemy dokładnie co i co działo się tam przez kolejne kilkanaście godzin. Jeden z sąsiadów między 10.30 a 16.00 słyszał dochodzące stamtąd głośne jęki i jakieś dziwne zawodzenie, ale nie zadzwonił na numer alarmowy. Tłumaczył później, że w tamtym mieszkaniu zawsze było głośno. Co prawda 13 listopada te dźwięki go zaniepokoiły, lecz wtedy był już zdania, że wszystko, co dotyczyło Davida Pierce'a, było osobliwe i niewiele było w stanie go zdziwić. Nie chciał też narobić sobie wrogów w sąsiedztwie, dlatego nigdy nie zwrócił mu uwagi. Zwyczajnie nie chciał się z nim kłócić. Inny sąsiad, 75-letni mężczyzna, zeznał, że wielu okolicznych mieszkańców miało dość Pierce'a, jego ciągłych imprez i wiecznie kręcących się w pobliżu ludzi. Śledczym udało się dotrzeć do nagrań z kamer, zamontowanych na budynku niedaleko mieszkania podejrzanych. Zobaczyli wówczas, jak 13 listopada o 16.19, czyli 11 godzin po tym, jak cała grupa weszła do środka, Pierce i jego kolega Osborne znieśli nieprzytomną Christy po schodach na tyłach domu, a następnie włożyli ją do samochodu. Wcześniej Pierce rozglądał się na boki.
chyba po to, aby mieć pewność, że w okolicy nie ma nikogo, kto by ich rozpoznał. Zdaje się, że przegapił jeden bardzo istotny szczegół – kamerę. Tak czy inaczej, później obaj mężczyźni wsiedli do czarnej Toyoty i ruszyli w stronę szpitala. Zarówno Pierce, jak i Osborne mieli wtedy na głowach kaptury i czapki z daszkiem, a na twarzach maski. Już po tym, jak odjechali, przed domem pojawił się też trzeci mężczyzna, Michael Ansbach. W rękach trzymał jakieś torby. Po pewnym czasie Pierce i Osborne wrócili do mieszkania, a następnie przenieśli do samochodu półnagą Marcelę. Ją, jak już wiemy, zawieźli do zupełnie innego szpitala. Christie znajdowała się więc w mieszkaniu podejrzanych aż 11 godzin, a Marcela 13. Gdy śledczy pojawili się na West Olympic Boulevard, aby przesłuchać mężczyzn, 42-letni Brent Osborne wydawał się być nieco zestresowany. Osborne był aktorem. Grał w kilku niskobudżetowych produkcjach. Zeznał on, że rzeczywiście poprzedniej nocy był z kolegami na imprezie w magazynie i potem wrócili do domu z dwiema dziewczynami. Twierdził jednak, że on praktycznie od razu położył się spać. Obudził się dopiero około 14. Po tych słowach dodał: chcę prawnika, okej? Mimo wszystko kontynuował opowieść. Upierał się, że nie widział, aby te kobiety przyjmowały w ich domu jakiekolwiek nielegalne substancje. Podkreślał, że on na pewno nic im nie dał. Niemniej przyznał, że gdy rano się obudził, to miały one chyba trudności z oddychaniem. Wydawały z siebie jakieś dziwne dźwięki. Z kolegami doszli zatem do wniosku, że dadzą im trochę więcej czasu, aby doszły do siebie. Lecz wcale nie było lepiej, tylko coraz gorzej. Osborne oznajmił, że on i jego znajomi nie zadzwonili na pogotowie, bo nie znali tych kobiet i nigdy wcześniej nie byli w takiej sytuacji, więc nie wiedzieli, co robić. Przyznał, że on sam spanikował, choć starał się postąpić słusznie. Dodał, że zawieźli Christie i Marcelę do dwóch różnych szpitali, bo nie chcieli wzbudzać podejrzeń. Pierce w trakcie rozmowy z policjantami oświadczył natomiast, że nie zrobił niczego złego i nie ma z tym, co przytrafiło się kobietom, nic wspólnego, że ich nie zabił. Podobnie jak jego kolega, poprosił, aby dalsza rozmowa odbywała się już w obecności prawnika. Podejrzani wyrazili jednak zgodę na przeszukanie ich mieszkania. W trakcie tego przeszukania śledczy dostrzegli, że na jednym z łóżek brakuje prześcieradła. W pokoju Pierce'a znajdowało się wiele pamiątek oraz różnych rzeczy związanych ze światem filmów dla dorosłych. Były one wystawione tak, aby każdy mógł je zobaczyć. Mężczyzna, jak się później okazało i o czym opowiem wam za chwilę, lubił chwalić się tą kolekcją swoim gościom. Dodatkowo policjanci w pudełku na buty odkryli dwie wagi elektroniczne oraz ponad 20 tysięcy dolarów w gotówce. 4 dni później, podczas rutynowych rozmów, dowiedzieli się jednak, że chyba podczas tego przeszukania coś przeoczyli. Rozmawiali wtedy ze współpracownikami Osborna. Ci zeznali, że mężczyzna powiedział im, że przeżył ostatnio najbardziej szalony weekend w swoim życiu. Wyznał, że w piątek w nocy razem z kolegami zaprosili jakieś dziewczyny do swojego domu. Potem jedna z nich została sama w pokoju, a druga całowała się z jego współlokatorem. Natomiast gdy obudził się kolejnego dnia, to David Pierce oznajmił mu, że jedna z tych kobiet chyba nie żyje. Nie mogli wyczuć pulsu i wówczas zupełnie spanikowali. Postanowili odwieźć ją do szpitala. Osborne z radością oświadczył znajomym z pracy, że policja podczas przeszukania nie znalazła nielegalnych środków, jakie mieli w domu, oraz telefonu jednej z kobiet. Był z tego powodu niezwykle zadowolony, wręcz dumny. Nie minęło dużo czasu i odbyły się ceremonie pożegnania obu kobiet.
część prochów Christie otrzymał jej mąż, Jan. Postanowił rozsypać je w ważnych dla niego i żony miejscach. Pozostałą część rodzice kobiety, razem z jej suknią ślubną, tej niestety ich córka nie miała okazji założyć, schowali do ozdobnego pudełka z motylem. W Monterey w Meksyku bliscy przyjaciele Marceli, wszyscy ubrani na biało, spotkali się w parku, aby ją pożegnać. Wspominali kobietę, jedząc ciasto, które uwielbiała, a w tle grała jej ulubiona muzyka. Na sam koniec wspólnie puścili lampiony do nieba. W grudniu 2021 roku David Pierce, Brent Osborne i Michael Ansbach zostali aresztowani. Finalnie Osborna i Ansbacha wypuszczono i nie postawiono im zarzutów, lecz Pierce'a osadzono w areszcie. Z początku wniesiono wobec niego akt oskarżenia w sprawach zupełnie niezwiązanych z przypadkami Christie i Marceli. Prokurator poinformował bowiem policjantów, że zebrane przez nich dowody nie są wystarczające, aby mężczyznę oskarżyć o morderstwo. Detektywi byli zatem zmuszeni kontynuować śledztwo. Pierce został zatrzymany w związku z podejrzeniem o napaść na 4 różne kobiety. Wszystkie rzekomo zwabił do swojego mieszkania, gdzie zaproponował im drinka. Po jego wypiciu kobiety te traciły kontakt z rzeczywistością, a Pierce ten fakt wykorzystywał, aby doprowadzić do stosunku. Gdy informacje o jego aresztowaniu pojawiły się w mediach, to na policję zaczęły zgłaszać się kolejne poszkodowane. Jedną z nich była ex-dziewczyna Pierce'a, Erika, która po tym, jak się od niego uwolniła, opisała swoją historię w internecie. Wtedy okazało się, że nie była jedyna. Takich przypadków było znacznie więcej i wszystkie były do siebie podobne. Początkowo mężczyzna był czarujący, charyzmatyczny i szarmancki. Opowiadał o swojej karierze w Hollywood, zapraszał swoje nowe partnerki na różne imprezy i poznawał je ze znanymi ludźmi. To jednak nie trwało długo, a jego słowa zazwyczaj niewiele miały wspólnego z prawdą. Pierce nie był wielkim producentem filmowym. Po prostu wiedział, gdzie się pojawić w danym momencie i obracał się w towarzystwie celebrytów. Jeśli już ktoś go zatrudnił, to szybko tego żałował. Szemrane interesy, znikające magicznie cenne przedmioty i pieniądze. Wszyscy podejrzewali, że była to sprawka Pierce'a, ale ciężko było mu cokolwiek udowodnić. A potem znikał. Jego była dziewczyna wspominała, że ten często wynosił różne rzeczy ze sklepów i kradł na potęgę. Kiedy pierwszy raz wylądowała z nim w łóżku, to mężczyzna najpierw ją odurzył, dosypując jej czegoś do drinka, a potem śmiał się z niej i przechwalał się, jakie rzeczy z nią robił. Powtarzał, że on musi sypiać z innymi kobietami, a ona musi na to pozwalać, jeśli go kocha. Z czasem zaczął być agresywny. Erika wielokrotnie miała siniaki, podbite oko czy połamane palce. Gdy próbowała odejść, groził jej. W internecie można natrafić na wiele komentarzy od kobiet, które spotkały Pierce'a na swojej drodze. I zazwyczaj nie były to pochlebne opinie. Mężczyzna znany był z tego, że zabierał kobietom telefon i wpisywał swój numer jako Dave, mój nowy mąż. Było też powszechnie wiadomo, że wykorzystywał szczególnie młode dziewczyny, że często dosypywał kobietom czegoś do drinków. Ludzie zastanawiali się nawet, dlaczego ten typ wciąż jest na wolności i nikt do tej pory nie przyjrzał się bliżej tym wszystkim ekscesom. Co ciekawe jednak, mężczyzna miał już wcześniej do czynienia z policją i to nie raz. W 2014 roku został aresztowany. Był podejrzany o napastowanie, ale ostatecznie nie zdecydowano się przedstawić mu zarzutów. W 2020 roku pewna kobieta oskarżyła go o gwałt. Scenariusz w jego przypadku zdaje się zazwyczaj był taki sam. Odurzenie, a następnie doprowadzenie do stosunku siłą. Tym razem policjanci także doszli do wniosku, że nie mają wystarczających dowodów i sprawę zamknięto.
Lecz gdy w grudniu 2021 roku Pierce został aresztowany w związku ze sprawą Christy Marcelli, to śledczy postanowili przyjrzeć się tym dwóm wcześniejszym przypadkom ponownie. Poza tym pojawiły się też nowe zgłoszenia. Na przykład przypadek z 2007 roku, potem z sierpnia 2010. Wtedy podejrzany zobaczył ogłoszenie zamieszczone przez młodą studentkę. Ta szukała pokoju do wynajęcia. Zaprosił ją więc do siebie i podczas oglądania tego pokoju, jaki rzekomo chciał jej zaoferować, poczęstował ją czymś do picia. Kobieta wspomina, że następne, co pamięta, to to, że zaczęło kręcić jej się w głowie. Później zobaczyła Pierce'a. Trzymał butelkę po winie, którą następnie umieścił w jej pochwie. Kobiecie w końcu udało się opuścić to mieszkanie, ale nie był to koniec jej koszmaru. Pierce potem przez długi czas wysyłał do niej wiadomości z groźbami. Pisał, że jeśli ta powie komuś o tym, co się wydarzyło, to jej rodzinie stanie się krzywda. Takich przypadków było więcej. Innej kobiecie zaraz po tym, jak zmusił ją do odbycia stosunku, wyrecytował jej własny adres i oznajmił, że jeśli tylko piśnie ona nawet słówko, to szybko tego pożałuje. I ona, i jej bliscy. Jeszcze inną poznał przez aplikację randkową, a następnie odurzył i wykorzystał. Kolejnej niby pomagał w znalezieniu pracy. Skończyło się to jednak tak jak zazwyczaj. Do tego podczas stosunku rzucał wulgarnymi wyzwiskami pod jej adresem. W rezultacie mężczyźnie postawiono kolejne zarzuty. Ostatecznie 7 kobiet zdecydowało się zeznawać przeciwko niemu. A do tego doszło jeszcze oskarżenie o posiadanie i handel środkami niedozwolonymi. Pierce nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Jego adwokat natomiast kwestionował wiarygodność tych świadków, kobiet, które się zgłosiły. Twierdził, że to dość zaskakujące, że czekały one tak długo, aby zgłosić się na policję. Albo, że są to przypadki, gdzie biuro prokuratora zajmowało się daną sprawą już wcześniej i nie zdecydowało się podjąć żadnych kroków. Lecz nie tylko poszkodowane kobiety opowiedziały o swoich przeżyciach. Głos zdecydowali się zabrać także znajomi Pierce'a oraz osoby, które miały z nim jakiś kontakt i jego zachowanie wzbudziło wówczas ich podejrzenia. Był to m.in. aktor Steven Bauer oraz muzyk Ralph Rickerman. Steven był świadkiem, jak podczas imprezy w 2008 roku z jednego z pokojów wybiegła młoda zapłakana kobieta, a za nią w progu pojawił się oskarżony. Kobieta twierdziła, że Pierce zaszedł jej drogę, a potem zamknął drzwi na klucz. Ona wtedy powiedziała mu, że nie chce, aby do czegoś między nimi doszło, ale on zupełnie to zlekceważył i rzucił się na nią. Pierce wszystkiemu zaprzeczył. Twierdził, że kobieta kłamie. Basista Ralph Rickerman natomiast pojawił się w domu podejrzanego przypadkiem. Chciał odwiedzić swojego kolegę, a ten akurat mieszkał razem z Pierce'em. Znajomego nie zastał, lecz oskarżony zaprosił go do środka i oprowadził go po mieszkaniu. Pokazał mu swoją kolekcję pamiątek związanych z tematyką 18+, oraz stertę dokumentów tożsamości wydanych na nazwiska różnych kobiet. Pierce, zapytany o to, po co mu te dokumenty, odpowiedział, że zazwyczaj daje je dziewczynom, aby mogły bez problemu wejść z nim do klubu. Wszystko więc wskazywało na to, że mężczyzna często pojawiał się na imprezach w towarzystwie niepełnoletnich dziewczyn. Oprócz tego w jego sypialni muzyk zobaczył także wiele kart kredytowych, wydanych na różne nazwiska oraz kilka drogich laptopów. Stwierdził wówczas, że to chyba najwyższa pora, by się stamtąd wynosić. W 2015 roku David Pierce został również skazany za kradzież i oskarżony o posiadanie nielegalnych substancji, ale ten ostatni zarzut finalnie wycofano.
w momencie aresztowania w związku ze sprawą Christy i Marceli w grudniu 2021 roku mężczyzna miał przy sobie paszport oraz 30 tysięcy dolarów w gotówce. Śledczy odkryli też, że szukał on w internecie informacji na temat państw, które nie posiadają umów o ekstradycję z USA. Sąd wyznaczył w sprawie Pierce'a kaucję w wysokości 3 400 000 dolarów. W maju 2022 roku mężczyzna w końcu został oficjalnie oskarżony o morderstwo Christy Giles i Marceli Cabrales. Jego kolegę Brenta Osborna ponownie aresztowano. Na marginesie doszło do tego na planie zdjęciowym serialu NCIS Los Angeles. Został on oskarżony o pomoc w zacieraniu śladów. Nie przyznał się do winy. I niedługo potem wyszedł z aresztu za kaucją. Michaelowi Ansbachowi nie postawiono żadnych zarzutów i chodzą słuchy, że mężczyzna w pełni współpracuje z policją i będzie zeznawał przeciwko swoim kolegom w trakcie procesu. Data rozprawy nie została jeszcze wyznaczona. W każdym razie w przypadku skazania Pierce'owi grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności, a Osborne może otrzymać maksymalnie 3 lata więzienia. Co jednak spowodowało, że prokurator zdecydował się wnieść wobec podejrzanych akt oskarżenia. Mianowicie chodziło o wyniki autopsji, a w szczególności wyniki badań toksykologicznych. W organizmie Christy Giles wykryto obecność fentanylu, kokainy, ketaminy oraz GHB, inaczej kwasu gamma-hydroksymasłowego, czyli tabletkę gwałtu. GHB bardzo łatwo można dodać do napojów i drinków bez obawy wykrycia, gdyż jest bezbarwny, bez zapachu i bez smaku, a także dobrze rozpuszcza się w wodzie. Ma silne działanie na ośrodkowy układ nerwowy. Wywołuje całkowitą lub częściową utratę przytomności, stan skrajnego uspokojenia i okresową amnezję. Przyczyną zgonu Marceli Cabrales była natomiast niewydolność narządów oraz zatrucie mieszanką fentanylu, kokainy i ekstazy. Odkryto również śladowe ilości innych substancji. I w tym momencie powstały też pierwsze kontrowersje. Wiemy bowiem, że Christy i Marcela same z własnej woli, jeszcze w klubie, zażywały kokainę i ketaminę. Potwierdziły to zarówno zeznania świadków, jak i wiadomości, które kobiety wymieniły tamtej nocy. Koroner był jednak zdania, że ofiary straciły życie w wyniku popełnienia przestępstwa, że to toksyczne stężenie fentanylu doprowadziło do ich zgonu. No i dodatkowo u Christy wykryto wspomniany wcześniej kwas GHB. W opinii śledczych to David Pierce odpowiada za podanie kobietom tych substancji i twierdzą oni, że zrobił to z premedytacją, żeby kobiety skrzywdzić. Są przekonani, że podejrzany zwabił Christy i Marcele do swojego mieszkania, a następnie je odurzył. Byłoby to zgodne z jego typowym sposobem działania, zwłaszcza biorąc pod uwagę wszystkie wcześniejsze przestępstwa, jakich się dopuścił. Lekarz sądowy nie dostrzegł na ciele żadnej z ofiar śladów, które mogłyby wskazywać na to, że te się broniły lub że doszło do szamotaniny. To zdaniem matki Christy jedynie potwierdza policyjną teorię, że jej córka musiała zostać odurzona. Jej zdaniem w przeciwnym wypadku na pewno by walczyła. Tego nauczył ją ojciec. Mimo że w raporcie koronera nie ma żadnej wzmianki o tym, że doszło do napaści na tle seksualnym, to lekarze zajmujący się Marcelą w szpitalu zaobserwowali niewielkie krwawienie z dróg rodnych i małe otarcia w okolicy narządów płciowych. I tu samo nasuwa się pytanie. Czy waszym zdaniem David Pierce słusznie został oskarżony o morderstwo tych dwóch kobiet? Czy działał z premedytacją i z zamiarem pozbawienia ich życia? Zaczęłam się też zastanawiać nad inną kwestią, biorąc pod uwagę szczegóły ostatniej sprawy, jaką omawiałam na kanale. Tam mężczyzna został skazany w oparciu jedynie o dowody poszlakowe. I jego wina, moim zdaniem,
jak i wielu z Was, którzy zostawili komentarz pod tamtym filmem, nie została udowodniona ponad wszelką wątpliwość. Tutaj mamy przypadek podejrzanego, który przez prawie 14 lat dopuszczał się różnego rodzaju przestępstw i wykroczeń. Sam nawet wielokrotnie chwalił się tym, że odurzał kobiety, a potem dążył do stosunku. I mimo wszystko prokuratura kilka razy nie zdecydowała się wnieść zarzutów. Mimo, że ofiary same zgłosiły się na policję i chciały zeznawać. To jednak nie wystarczyło, aby mężczyznę skazać. Nawet nie wystarczyło, aby postawić go w stan oskarżenia. Musiało dojść do tragedii, do tego, że dwie młode kobiety straciły życie, aby Pierce w końcu wylądował za kratkami, a słowa wszystkich tych kobiet wzięto na poważnie. Choć trzeba pamiętać, że na razie jest to jedynie areszt. Z drugiej strony fakt, że Christy i Marcella same tamtego wieczoru przyjęły substancje odurzające i do tego zdecydowały się pojechać z nowo poznanymi mężczyznami do ich domu, co, nie oszukujmy się, nie było zbyt rozsądne, może mieć istotne znaczenie podczas rozprawy. Na razie minęły już prawie 2 lata i nadal nie wiemy, kiedy ta rozprawa się rozpocznie. Oczywiście, gdy pojawią się w tej sprawie jakieś nowe informacje, to dam Wam znać na grupie kanału na Facebooku oraz na karcie społeczności na YouTubie. Na tę chwilę to jednak wszystko, co wiemy i co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Zachęcam do zostawienia komentarza i dyskusji oraz do subskrypcji kanału. Dziękuję też moim patronom za wsparcie, a wszystkim Wam za wysłuchanie. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się ciepło. Pa!